O. Poproś tam, żeby ktoś mnie zaprosił, bo No to niestety ja już, mam już, już, już daję. jakiś problem, tylko teraz natury technicznej. Ja tu jeszcze sprawdzam wiadomości na czatach ostatnie. A dobra, decline, decline. O, jest jakiś problem. Chyba musisz się przelogować. Przelogować, Tak, tak? przeloguj się, bo coś jest nie tak. Dobra, no to już przepraszam, będzie chwila przerwy. Mam jakieś ostatnie problemy z Battle.netem, ale to tak nie są takie jaja, jakie były przy okazji teraz Diablo 3, bo tam w ogóle infrastruktura serwerowa idzie, gra jest chyba wszystko cała na serwerach, jak w MMO. No to jeszcze sekundeczka, już mi tutaj Jim Raynor się uśmiecha. Okej, dobra, Mickey Dealer, tak? Tak, Milk Dealer i Królu. Jesteś, jesteś. Dobra, to my możemy już z tym lecieć. Wszyscy są gotowi. Zerg Protoss po raz kolejny i znowu Daybreak. Dobra. Ktoś chce sprzedać brata, lekko pobity, lekko używany, pobity, pracujący, 4,80 plus VAT. O, kochane rodzeństwo, czy to jest dobrze, że w sumie nie wiem, jak to skomentować. Ale jak jest tylko lekko używany i lekko domyślam się też bity, to spoko. Ciekawe, czy to starszy brat, czy młodszy. Nie wiem, czy mi ktoś przydał teraz taki. Nie, ja mam własnego i to ten, też bym sprzedał w sumie. Może jakiś zrobimy serwis internetowy ze sprzedażą braci. Okej, okay, jest go. Jej, ktoś mi przyszedł, żebym nie pił coli. W sumie ma rację, ale. Teraz mam wyrzuty sumienia. Sobie ją odsunę i nie będę teraz chlipał przynajmniej. O. Nie, spokojnie, ostatnio napiłem się tego. Ostatnio na streamie napiłem się Red Bulla. To na jednym forum oberwało mi się, że ten. Że piję Red Bulla, a reklamy puszczam, więc nie powinienem puszczać reklamy, mówić nic o wsparciu kanału, bo wtedy to jestem nieautentyczny, bo wyciągam ten kasę, a piję Red Bulla, który jest drogi, powinien był zainwestować w Tigera. Więc mamy nowy, jest nowe powiedzenie, Red Bull plus 20 do wywołania trolla z lasu. Zastanawiam się teraz, czy Tiger jeszcze istnieje, czy teraz jest Tiger Black chyba. Dobra, Nie, pogubiliśmy się. no Dobra, dobra. wracamy do tego, do świata Tak. StarCrafta. Wracam do świata StarCrafta. Midler u góry, u dołu, natomiast jest królu i od razu mogę powiedzieć, że królu ogólnie nie lubi bardzo grać na zergów. On odpada ze wszystkich turniejów, grając na zerga. To jest. No i to jest jeden z tych takich przypadłości, kiedy gra się z Zergiem, bo wywołujecie strachu przeciwnika. Zerg jest wkurzającą rasą, ale no, tak może być z każdą, to w sumie zależy od gracza. No, No. tak jest prawda, że wszystko się zmieniało przez ten cały czas od pierwszego dnia z StarCraftem. Na samym początku najmocniejszy był Terran, bo nikt nie umiał sobie radzić z Terranem. Potem przyszła kolej na Protossa, potem przyszły nowe upgrade'y, no i teraz przyszedł czas na Zerga. Tak, no StarCraft jest grą, która cały czas ewoluuje, a jesteśmy jeszcze przed pierwszym większym dodatkiem, ale o tym lepiej zacznę o tym gadać, to Tak, to już znowu będą. no, nie ma co odwodzić od gry. Teran, Protoss kontra Zerg. Ej, nie przedstawiłeś graczy, kim oni są dokładnie? Nie, O, już ligi, rangi i tak dalej, mniej więcej. rangi, jeżeli się nie mylę, ligi to są dwóch, mamy dwóch masterów. Oczywiście Dobra. też dwóch Polaków i królu. Wiem, że ma około. On ma chyba. Na pierwszym roku jest teraz studiów. Milk Dealer nie jestem pewny, on chyba wcześniej miał nick Kwazimir i powiedziałem, że jak tego nie zmieni, to go nigdy więcej nie będę już streamował. I zmienił dzień później. Dlaczego? A spróbuj wymawiać Kwazimir, zrobił. To był Kwazimir. Nie, ja CZ. sobie ćwiczyłem dykcję, więc jakoś to jest spoko, nie? Ale ten. No ale wiesz, Ale rozumiem. podczas szybkiej gry powiedzieć, Kwazimir zrobił coś, to człowiek nie. Dobra, No okej, dobra, przepraszam, dobra. rozumiem teraz. No wracamy. Będzie. Co będzie? No mapa Dual Side. Już ani raz by ja już sam byłem sam. Ciebie nie było. I będzie Prawda? szybka ekspansja ze strony króla. Ale proszę, jest szybki Nexus. To jest bardzo ryzykowne, ale może się opłacić. No i dobre pytanie, co teraz zrobić, jak to wykorzysta nasz przyjaciel Zerg? Bo widzimy, że już ma tutaj powoli powstaje niecka rozrodcza, to są te piękne polskie nazwy, czyli pól. Chyba No i nie co? będzie, a nie jestem pewny, czy będzie atakował, bo jest w drodze haczerka. Zaraz zobaczymy, są cztery zerlingi, będzie próbował coś tutaj zrobić. Sześć zerlingów jest już w drodze, więc będzie próbował się dobiec i wydaje mi się, że może na styk się dostać do bazy. Nie będzie to jakiś Tymczasem. all-in. Jak to może skontrować nasz przyjaciel Protoss? Uwaga, kącik dla niedzielnych graczy. Tak więc buduje tutaj budynek, który pozwala mu budować wieżyczki. Takie działka plazmowe. Jak to się nazywa po angielsku? Plazma Cannon, tak? Fotokanon. Fotonowe.
Fotonowe, o, dokładnie. Dobra, to mamy pierwszy atak, zobaczymy, czy wieżyczki będą pierwsze, czy lingi będą pierwsze. Jak to się wszystko podzieje? A lingi, nasza kochana jednostka, na razie jeszcze nie ma skrzydełek. Tutaj, uwaga, będzie suchar, tak jak always ze skrzydełkami. Teraz są bez skrzydełek, no i powoli jeszcze biegają. No, tak. Haha. Ja, jeżeli mówimy o zerlingach, to ja zerlingi ze skrzydełkami zawsze mówię, że to jest w wersji deluxe. Wychodzą takie nowsze, ale już działo jest gotowe, więc może zapomnieć zerk, że cokolwiek zrobi. Co tam się dzieje u ciebie? Nie tak, mam pojęcia, widziałem tylko stado dzikich kotów biegnących. No, Emil mieszka ze zwierzętami, to jest taki bardzo... Jesteś świętym Franciszkiem StarCrafta po prostu. Tak, więc tutaj... Ej, dobra, my tu sobie gadu-gadu, tymczasem patrz, nasz sprytny zerk, inteligentna bestia niczym raptorzyca w Parku Jurajskim, obiegł wieżyczkę i będzie teraz dręczył małe probki. Ale raczej dwoma zerlingami nic większego nie zrobi, co najwyżej trochę będzie denerwujące, że te probki nie będą mogły wydobywać sobie w spokoju. Zwiększy APM, no i fotokanon już czeka, już trzy jednostki ubite, jeszcze dwa strzały, no i po dwa strzały i zerlinga nie ma. Bo ta robotnicy robotnikami, ale też się takie coś zrobi. Pospolite roszenie zwołują i ten. Nawet w ogóle w Warcraftie 3 było takie, ludzie taki bajer, że zwoływali te pospolite ruszenie, nie? Zbiegały te, militia się nazywało. O, ciekawostek ze świata właśnie, Blizzarda. Zapomniałem o tym. No jest pierwszy z Altesium, będzie gajał, już nic nie ma się czym przejmować. Jest ekspansja podwójna ze strony Milk Dealera. Dobra, na razie inwestuję tylko i wyłącznie w kochane lingi, bo jeśli rzucimy okiem na bazę zerga, to tam jest tylko taniecka rozrodcza, co oznacza, że nasza kochana rasa będzie mogła produkować tylko lingi, a co jest wystarczająco wkurzającą jednostką. Tak, no i odpowiednia duża ilość tych lingów, jeszcze jak będzie ten speed dla nich z tymi skrzydełkami, będą w stanie tutaj kontrolować przez pewien czas mapę. A tu jeszcze dronka, czego nie zauważyłem, jest w środku i skautuje sobie. Tak, grzecznie. Bo tutaj dużo istotą StarCrafta, uwaga, kolejna taka ciekawostka, za którą znawcy mnie wyklną. Istotne jest to, by widzieć, co robi przeciwnik. Oni się nie widzą nawzajem, to, że my ich widzimy, to jest tylko specyfika tutaj naszego komentarza, natomiast oni nie wiedzą, co robi przeciwnik, więc no. Tak. Ja teraz właśnie trzymam te sobie cudowne V i dzięki temu widzicie, co widzi jedna i druga strona. I właśnie to oni mniej więcej, to widzi teraz Protoss, to widzi teraz Zerg. Ganiają się Protoss, tej Zerg biegł do środka, pilnował cały czas i królu musiał się pozbyć tego skauta i dopiero wtedy postawić to, co chce. A on stawia mnóstwo gate'ów, czyli bram. Och. I tutaj jak dojdzie jeszcze do końca technologia, która no, podstawa zabawy u zerga, która pozwoli przypoływać te jednostki w dowolnym miejscu wokół pylonów, no to zacznie się, a użyjmy pierwsze brzydkie słowo na twoim, żeby się nie obrazić, w sranie jednostkami przez Protossa. Tak, no będzie je wypluwał po prostu jedną za drugą. Najgorsza rzecz, jaka może być, na przykład jak się gra na Terrana, to jak potem w late game, późniejsza część tak. Gry, to jest milion zelotów. Okej, okay, coś się ciekawego teraz widzę, pokazujesz, tam powstaje pylonik. Aha, no właśnie to jest to, dzięki czemu właśnie Protoss nie będzie musiał maszerować tymi jednostkami przez całą mapę, tylko sobie po prostu przywoła tutaj zaraz pod bazą wroga. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i będzie atakował, bo idealny tutaj będzie timing. Idealny timing ze strony królu będzie, tu jest 3, 6, 7 gate'ów plus 1 do ataku. Po prostu czasowo idealnie to zrobi, nie zdąży się wybronić Milk Dealer, po prostu nie da rady. Raczej tak, dokładnie. Ledwo co powstał teraz, nazwijmy to tak ładnie, słodko, domek rołczy. Mamy co prawda szybkie lingi, ale to wszystko. Dobra, rozpoczyna się inwazja. Tak, już się tutaj szykuje król do ataku, ma sentry, będzie dzielił tej armii, żeby nic nie mogło uciec, no i już królowa biega. Są spinecrawlerów, które trzeba dosyć szybko zniszczyć, bo mogą trochę krwi napluć i tej force fieldami. Próbował złapać dronki, ale nie dał rady, to jest lekki... No i niestety, jest bolączka. Zerg traci ekspansję, chyba nic się nie stanie, co mu w tym przeszkodzi. Nie, no tutaj nie ma możliwości, żeby wybronił tą ekspansję i nie jestem pewien, czy da radę też się w domu wybronić w mainie i w drugiej ekspansji, pierwszej. To chyba będzie kolejna szybka gra, ale jeszcze nie wyrokujmy, bo tutaj armia Protossa rośnie w siłę, a armii Zerga nie widać. Dopiero rołcze pierwsze wyskakują. To tutaj możemy tak ładnie poetycko to nazwę ująć. Tak, zobaczmy jak to wygląda teraz wielkość tej armii, 54 do 35 w tych supply'ach, w tych, mówiłem już, miejscach przy stole. I teraz no trochę chyba Milk Dealer może już sobie... Chyba jest już koniec, zobaczmy jeszcze, może narodził się jakiś wybrany, nie wiem, zerg, który jest nadludzki, ale to raczej w tej grze nie występuje, nadzerdzi, przepraszam. Tak, nie, jest GG, well played, no po prostu idealny timing ze strony króla,
Wargate Technology zrobił się tak w momencie, w którym należało, plus jeden do ataku też, no i pojechał przeciwnika. Jak to się mawia u mnie, kiedy ja tak przegrywam, że przyszedł o sekundę za szybko. Dokładnie tak to nastąpiło. Tak więc smutny dzień, bracia Zergowie, jeden z naszych przegrał. O, dobra, no w sumie, a na razie tak Zergi dominują w tym turnieju, od kiedy ja komentuję przynajmniej. Dobra, no to co, ja na razie...